Im zweiten Vers wird zur Wachsamkeit aufgerufen. W drugim wierszu czytamy wezwanie do czujności. Und ich denke gegenüber denen, die in Sardes noch nicht als solche charakterisiert werden, die tot sind. Und ich sage anders. Die Masse in Sardes ist charakterisiert durch Leblosigkeit. Ogół tych, którzy są zobrazowani przez list do Sardes, charakteryzuje się tym stanem śmierci. Und der Rest stand in großer Gefahr. A pozostała część, reszta, znajdowała się w wielkim niebezpieczeństwie. Und jetzt wird zur Wachsamkeit aufgerufen. I teraz ta reszta wzywana jest do czujności, um diesen Rest zu stärken. Aby tą resztkę wzmocnić. Damit er nicht auch der Leblosigkeit anheimfällt. Aby też i ona nie wpadła w ten stan uśpienia. Das übrige, das sterben will, sind solche, wie die Anmerkung, die gefällt mir besser, sagt, die im Begriff stehen zu sterben. Ci pozostali to są bliscy śmierci. Aber es besteht noch Hoffnung. Ale istnieje jeszcze w stosunku do nich nadzieja. Und deshalb ist ein Bemühen um sie nützlich und auch empfehlenswert. I dlatego korzystnym i godnym polecenia jest staranie się jeszcze o nich. Und dann wird gesagt, dass der Herr die Werke Sardes nicht für vollkommen befunden hatte vor seinem Gott. A następnie czytamy o tym, że Pan te uczynki z Sardes nie znalazł, jakoby były doskonałe przed jego Bogiem. Zu diesem Urteil kommt der Herr, weil er einen Maßstab anlegt. I do takiej, do takiego wniosku, czy do takiego osądu dochodzi Pan, bo on do nich przyłożył swoją miarę. Und ich denke, wir sollten fragen, was ist der Maßstab hier in Sardes? I myślę, że powinniśmy samych siebie zapytać, jaki to jest przymiar tutaj zastosowany w Sardes. Und ich glaube, der Maßstab ist, was dann in Vers 3 steht, die empfangene Gnade der Reformation. Ja myślę, że jest nim, tak jak to w wierszu trzecim jest napisane, ta otrzymana łaska reformacji. Und das ihnen geschenkte Wort. I podarowane im słowo. Und wenn der Herr diesen Maßstab anlegt, i teraz, gdy Pan przykłada ten przymiar, dann kommt er zu diesem Urteil. To dochodzi do takiego osądu. Und gestattet mir jetzt mal, dass ich die Verse 1b und 2 mal auf uns übertrage. I pozwólcie, że teraz ja te wiersze, pierwszy, druga połowa i drugi, zastosuję co do nas. Was die praktische Anwendung der Sendschreiben angeht, sollen wir ja auf alles achten, was in diesen sieben Sendschreiben geschrieben steht. To, co jest napisane w tych siedmiu listach, co do tych praktycznych pouczeń, wszyscy powinniśmy brać pod uwagę i zastosować dla siebie. Müsste der Herr auch heute hier vielleicht über den einen oder anderen sagen, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot? Czy musi Pan też i w stosunku do niektórego z nas powiedzieć, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły? Hast du ein christliches Bekenntnis? Posiadasz tylko takie chrześcijańskie wyznanie? Und Christus nicht? A nie posiadasz Chrystusa? Dann gilt dieses Urteil auch für dich. To wtedy też i ten wyrok dotyczy ciebie.
Es sind viele junge Geschwister hier. Kinder. Wiem, widzę, jest wiele młodych wśród nas i dzieci. Auch Erwachsene. Również i dorosłych. Man kann jahrzehntelang unerkannt mitgehen. Można dziesiątki lat w niezauważalny dla innych sposób pielgrzymować razem z wierzącymi. Die große Frage ist, haben wir alle eine echte Bekehrung erlebt? Ale najważniejsze jest pytanie, czy wszyscy, którzy tak razem idą, przeżyli prawdziwe, szczere nawrócenie? Auch unsere Bemühungen um Geschwister, wie sie in Vers 2 vorgestellt werden, sollte angesichts der genannten Hilfsquellen von Vers 1 nie nachlassen. Również też i wszystkie nasze wysiłki w stosunku do tych, którzy są opisani w wierszu drugim, wysiłki stosujące takie środki pomocnicze, jakie są opisane w drugiej połowie wiersza pierwszego, powinny być zastosowane. Ich sage noch einmal, dass ich jetzt eine Anwendung mache. Jeszcze raz to podkreślam, że teraz chciałbym to podać jako przykład, jako zastosowanie dla nas. Und ich denke, wir sind gut beraten. I myślę, że dobrze, jeżeli byśmy skorzystali z tej rady. Wenn wir uns auch alle unter dieses Urteil stellen. Gdybyśmy wszyscy samych siebie postawili pod ten sąd. Ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Że ja stwierdziłem, że uczynki twoje nie są doskonałe przed moim Bogiem. Wenn wir uns selbst in unserer Schwachheit sehen, gdy in unserem Versagen, gdy my samych siebie w naszej słabości zobaczymy i stwierdzimy, w jak wielu miejscach żeśmy zawiedli, dann wollen wir die liebevolle Ermahnung des Herrn annehmen. To chcielibyśmy też i przyjąć te pełne miłości napomnienie naszego Pana. Und auch Buße tun. I też chcielibyśmy pokutować. Denn wir haben noch viel mehr empfangen als Sardes. Bo my żeśmy o wiele więcej otrzymali niż Sardes. Und die Frage ist, wandeln wir unserer empfangenen Gnade gemäß? I teraz powstaje pytanie, czy my odpowiednio do tej otrzymanej przez nas łaski pielgrzymujemy? Ein jeder mag für sich persönlich die Antwort darauf geben. I każdy z nas osobiście niech samemu sobie udzieli na to pytanie. Koniec rozważania na dzień dzisiejszy.